I się wydało. Tak, ludziska, dzisiaj reprezentowałem cię gdzieś, ja muszę coś przyznać w paru rzeczach. I ogólnie teraz patrzę sobie na wyświetlenia na moim ostatnim filmiku i lajki idą do góry, ale wyświetlenia zostają na 117. Takie młode. Na 117 się zatrzymało, to coś jak 301 chyba teraz. Nie wiem, o co chodzi, no 117 się zatrzymało i lajki lecą w górę, ale wyświetlenia nie. Ale dzisiaj chciałbym zrobić odcinek o tym, jak się przyznaję, że jestem Belieber. Odkąd Justin Bieber wyszedł z pierdela, taką muzykę za lepiasą puszcza, że ja pierdzielę, mam każdą piosenkę, oprócz tej jego najnowszej, którą muszę sobie ściągnąć nielegalnie. Jestem szczęśliwy, jestem dumny z tego, bo chcę jeszcze wam coś takiego powiedzieć, że w primary, przed 12 roku życia i do 12 roku życia, zanim on się zepsuł i tam już głupie piosenki robił, znaczy, słuchałem jeszcze As Long As You Love Me i takie piosenki, tak? Never Say Never, to były też zarabiające piosenki, jeszcze jak miał te stare włosy, taką grzywkę dotąd, to ja pamiętam, że tutaj w Anglii to był hit na jego, więc ja, grzyweczka, boom jak on, boom, buciarki, giry, dlatego nie noszę kapci. Taki freedom, że hej, ja zawsze go lubiałem i nigdy go nie hejtowałem, no póki on się nie zepsuł i poszedł do pierdla, ale teraz wrócił i robi zarypiastą muzykę, więc mi to nie przeszkadza. Dostanę hejty za to, czy jakoś, nie wiem, czy się przyznaję, to dostanę lajki, ale mnie to nie obchodzi. Ale ogólnie też kocham Ariana Grande, więc fajnie by było, jakby znowu Justin Bieber był z Ariana Grande, choć taki nie będzie chyba, ale szkoda, bo wiem, że Justin Bieber ładnie się wypowiadał o Selenie Gomez, ale kurde, jakby się połączyli takie, zrobili na przykład takie Belieber. Nie wiem, Billionaire. Bo jestem Arianator, jestem Belieber. Jakby to się włączyło takie jedno, to by było super. Jestem w łącznie, bo mi zimno. Czemu nie? Taki ze mnie, kurde, słodziak. Nie, grzywka. Więc tak, dzisiaj był taki króciutki odcinek o tym, że jestem Belieber, jestem Arianator i jestem z tego dumny. Więc hejt ma, no mile przyjmowany, jak chcesz się hejtować za to, nie wiem, jakiś pedałek albo coś, nie wiem, to dajcie, komentujcie. Mnie to nie rusza, przyznałem się jej to. Więc tak, ludziska, to był odcinek taki króciutki, nie wiem ile to trwało, ale tak, mówiłem więc tak bardzo dużo, więc tak, no tak. No to jak, tak, chcecie tyle filmików, takiej więcej, taką, nie wiem, serię, bo codziennie już prawie dodaję filmik, więc tak. Jeśli chcecie, żeby takie codzienność się utrzymało, to zostawcie lajka, więc tak. Zostawcie komentarza, więc tak. Zostawcie suba, bo jeszcze dwa suby i będę miał 700. Woo! No i tyle. No to się widzimy później i bo była.